za mną stoi 10 dziewczyn, na które dzisiaj czekają ekstremalne randki. A to jest X-Flash, dobry chłopak, ale trochę nerwowy. Mam coś mówić? Olaf, standardowo w pierwszej rundzie pogadasz sobie z każdą z dziewczyn, ale będziesz musiał wyeliminować połowę z nich. Jesteś na to gotowy? Chodźmy już do domu. Nie zostajesz tutaj. Zostajesz tu, poczekaj. A teraz weź, zrób przysiad i zagasznij. To jest dowód, moi drodzy, na to, że Olaf nas słyszy, bo ogółem przez cały czas będzie miał nas na słuchawce i wysłuchiwał tego, co my będziemy mu mówić i będzie musiał to robić. Olaf, możesz zaprosić pierwszą dziewczynę. Cześć. Sama przyszła. Mam 23 lata i przyjechałam do ciebie z Mikołowa, ponieważ bardzo chciałam cię poznać. O mój Boże. Cudo. Ideał. Szczerze, słowa nie są w stanie opisać tego, jak cudownie dziś wyglądasz. Ale liczby potrafią. 4 na 10 dni. Olaf, to jest przygotowany, nie? Olaf, dobrze, jest to z nim. Zaczął dobrze, że jestem ładna, idealna. Z tym bym się zgodziła. Ale 4 na 10? Widziałeś siebie? Odrzuciłeś pierwszą dziewczynę, pozostało 5 wolnych slotów. Jeszcze 4 muszą odpaść. Pamiętaj o tym. Hej. O. Marysia jestem. Mam 21 lat i przyjechałam tutaj z Wrocławia. Moimi zainteresowaniami są głównie podróże, gry komputerowe. A jakie gry komputerowe? W zasadzie to gram w CS-a. Jaka jest twoja ulubiona mapa? Vertigo. Enemy spotted. Jaka mina! On już wie. Problem jest taki, że Vertigo jest najbardziej gównianą mapą dla mnie w CS-ie. A dla mnie Mirage. Muszę powiedzieć nie. Jesteśmy w Polsce, gramy Miraża, Vertigo niestety jest poza moją skalą. To dziękuję. To do usłyszenia na tym spiku. Teraz wszystko co mówisz musi się rymować. Dawaj. O, jaka mina, co? Jestem Dominika, mam 18 lat. I troszeczkę się stresuję i tak ręce aż mi się nawet trzęsą. Mimo, że jestem tu nowy, to mam taki pomysł wyborowy. Sok jabłkowy czy pomarańczowy? Pomarańczowy. Nie dogadamy się. Tak myślisz? No bo wiesz, sok jabłkowy to trochę w sumie jak... Siema, już cię nie ma. Nie jestem w stanie. Skurczajnik z... no. Naprawdę? Sok pomarańczowy o tym zadecydował? Nawet nie mieliśmy chwili, żeby porozmawiać, a chciałam mu zrobić sexy zdjęcia. Olaf, teraz zdejmij buty. Jak przyjdzie dziewczyna. Przyjdzie dziewczyna, to zdejmij buty i powiedz jej, żeby też ściągnęła, bo jesteś stópkarz. Bo chcesz porównać swoje stopy, chcesz porównać. Cześć. Ja idę jeszcze! Jestem Natasza. Cześć. Mam 20 lat, na co dzień jestem konsultantką, aktorką. Ona jest konsultantką, zapytaj czy ci doradzi jakie skarpetki do tych butów, dlatego ściągnij. Ja mam taki jeden fetysz niestety i powiedzmy, że jak rozmawiam z kimś, to lubię rozmawiać bez butów. Mam zdjęcie? Bo ja na przykład tak lubię, nie? Mam tak... Dobra, ale zajmij ze mną. Wczoraj kupiłem fajne skarpetki. Okej, ja też mam fajne skarpetki. Dobrze! A takie z misiami masz? Chcesz do kolekcji? A zamienisz się skarpetką? A zamienisz się ze mną skarpetką? Dobra. Ej, Olaf jest mocny! Patrz. Pasujemy do siebie. Skarpetki też. Zdecydowanie tak. Zapytaj się, czy nie zamienicie się butami teraz. Dzięki. Zamknij mordę, ostry. Ona przeszła, prawda? Tak. Jak będzie przeszła, to niech tu przyjdzie. Dobra, Olaf, ale z następną to nie zgadzasz się ze wszystkim, co powie. Cześć, mam na imię Karolina, mam 23 lata, na co dzień działam sobie w social mediach i studiuję zarządzanie. Okej, w czym możemy się dogadać? Czy lubisz fundacje charytatywne? Oczywiście, że tak. Uważam, że to jest totalna strata pieniędzy. Lepiej wydać na siebie, niż pomagać jakimś dzieciom biednym. Ja ich nienawidzę. Olaf jest przeturbo mocny. A ja pomagam pieskom. Powiedz, że wolisz koty. Wolisz psy czy koty? Wolę psy. O, ja zdecydowanie wolę koty. To zrobimy tak. Zagramy w kamień, papier, nożyce. Jeśli ja wygram, to jest tak, a jeśli przegram, to jest nie. Najprostsze na świecie, do jednego. Dobra? Na 3-4, nie? Tylko bez oszukiwania. 3-4. To jest zdecydowane, tak. On spóźnił. Dobra, Oli. Do zobaczenia, dzięki. Cześć. Nazywam się Żaneta Badełek, mam 23 lata, pochodzę z Siedlec. Kucnij, a jak ona kucnie, to wstań, a jak wstanie, to kucnij i tak w kółko. Ale to jest słodkie. Kucniesz ze mną? Spróbuję. O. To tak nieładnie. Ostatni raz. Nie, dobra, teraz już zostanę. Nie, przepraszam, nie, bo chodzi o to, żeby kucnie. Czyli już wiem, że nie można ufać.
Naprawdę wydaje mi się, że wiele nas łączy. Jestem zdecydowanie na tak. No to bardzo mi miło, dziękuję pięknie. Dziękuję. Ja kurwa. Nic o niej nie powiedział, nic o niej nie wie, ale nieźle kucza, ale idziesz dalej. Hejka, Oliwia, mam 19 lat i jestem z Katowic. Sam ci jedno pytanie, bo jest to dla mnie dosyć istotne, ponieważ ja trochę żyję w sporcie. To jest deal breaker. Manchester United czy Liverpool? Manchester. Niestety muszę ci powiedzieć, że jestem zagorzałym kibicem Liverpoolu, skauserem od dziecka, dlatego muszę niestety powiedzieć nie. Ale jak kiedyś zmienisz barwy klubowe? Raczej nie. Ja bardzo chętnie bym poszła na randkę z Jordanem. Dobra, na razie, popatrz. Czemu Jordanem? Moi drodzy, mam dla was bardzo ważną informację, bo jeżeli chcecie poczuć dreszczyk piłkarskich emocji, to koniecznie musicie sprawdzić grę, jaką jest Top Eleven. Jest to darmowa gra w trybie menadżera piłkarskiego, w której prowadzimy swoją drużynę na szczyt. W grze rywalizujemy z graczami z całego świata, więc możesz zagrać ze znajomymi nawet z drugiego końca świata. Swój klub możemy zmieniać, jak tylko nam się to żywnie podoba. Możemy zmieniać taktykę, formację, spersonalizować stadion, a nawet wybrać cieszynkę, która pojawi się po strzeleniu gola. Moją ulubioną cieszynką jest salto. Skocz salto, Mark. Skocz salto, proszę cię, skocz salto szybko! Let's go! Top Eleven współpracuje z różnymi twarzami ze świata piłkarskiego. Dzięki temu do gry trafiły oficjalnie twarze osób takich jak Xavi Alonso czy Jose Mourinho. Gra jest naprawdę interesująca i gwarantuje wam setki godzin naprawdę super zabawy. Jest dostępna na Androida, Windowsa, iOS i ogółem możecie pograć też na przeglądarce. Koniecznie zajrzyj do linku w opisie i dołącz do 260 milionów graczy, którzy już zdecydowali się zagrać w Top Eleven. Cześć! Nazywam się Daria, mam 20 lat, jestem z Rybnika. Za każdym razem jak powiemy cytryna, zrób minę, jakbyś polizał cytrynę. Od 3 lat jestem fotomodelką i 12 lat trenowałam jiu-jitsu. Bardzo interesujące. Cytryna, cytryna. Siedzę trochę... Przepraszam. Poproszę o stówę, żeby dała ci stówę. Czy może ci dać stówę? Ja zajmuję się trochę mieszkaniami. Ostatnio wziąłem nawet kredyt na jedno. No i zabrakło trochę pieniążków. I mam takie pytanie, trochę niezręczne, nie? Masz może stówę pożyczyć? Możesz się o tym przekonać, no. Wy też możecie się przekonać i zgarnąć stówkę na moim Instagramie. Zapraszam na Insta, tam rozdaję pieniądze raz w tygodniu, więc obserwujcie, sprawdzajcie stories, bo tam wszelkie informacje, każdy z was może wygrać. Czyli się tak. Obserwujcie, bo warto. Powiedzmy, że możesz potraktować to jako inwestycję. Możesz zamienić tą stówę grubo ponad 160-170 zł. To możemy spróbować. Ja jestem na tak. Ja też. Dzięki, odprawiam. Co mi pierdolę tej słuchawki? Hej. Cześć. Ja się nazywam Kamila, mam 22 lata. Przyjechałam do ciebie z Krakowa, gdzie tam też studiuję. A spytaj się, czy ma jakiś problem. Masz jakiś problem, bo tak patrzysz? Nie, ja nie mam problemu żadnego. Ale tak wyglądasz. Nie, bo masz takie bardzo ładne niebieskie oczy, tak jak ja. No dobra, to Lech czy Legia, niech powie. Lech czy Legia? Nie oglądam piłki nożnej. Ja. Wisła czy Krakowia? Okej, jeszcze raz, Wisła czy Krakowia? Krakowia. O Okej, Wisła. Ale ty jesteś chorągiewą, że tak zmieniasz zdanie? A w ogóle jesteś chorągiewą? Zmieniasz tak zdanie? Szybko, bo nie rozumiem. Nie, nie jestem chorągiewą. Raz Krakowie, raz Wisła, trzeba się zdecydować, nie? Bo to jest ważne. Okej. Powiedz, że masz jej naprostować zęby. Mogę też naprostować. Dam ci jeszcze jedną szansę. Najwyżej pójdziemy na solo później. Ale na razie tak. A, dobrze, dzięki. Może teraz jak będę ten gadał, to po każdym zdaniu będę tak stękał. Tak, Wiesz jest to, że ona w sam sekundent proponuje. Cześć. Jestem Zuza, mam 23 lata, jestem z Krakowa. Na co dzień od 2 lat około prowadzę własną działalność gospodarczą. Czyli jesteś przedsiębiorcą, a? A jeśli zostanie mi trochę czasu w dobie, to jeszcze działam muzycznie, więc... A co śpiewasz? To jest rap? Rap? Nie. Mam taki jeden problem, że jak dziewczyna jest trochę zbyt atrakcyjna, to nie jestem w stanie wytrzymać. Przepraszam bardzo. Jak przejdę dalej, to po prostu ja nie będę w stanie prowadzić dyskusji z żadną inną. Muszę kończyć! Chodź do toalety! Olaf, zapomniałeś papieru. Olaf wyeliminował 5 dziewczyn, a uczestniczki, które przeszły dalej, wystąpią w pokazie talentów. Nasze szanowne jury na czele z Olafem będzie oceniać każdą z nich. A dwie dziewczyny z najgorszą średnią odpadają. Ja je biorę. Poprosimy pierwszą uczestniczkę. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Jaki będzie pokaz talentów? Co będziesz robić? Zrobię to, co najlepiej potrafię, czyli będę śpiewać. Ja daję 10. Ja też. Mogę już wystawić ocenę? Dzień dobry, szanownemu jury. Wow, mocny repertuar. Share my life, take me for what I am.
fantastyczny wybór, Olaf. Don't make me close one more door. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Tu jestem! You. Tu jestem! Jordan, nie zawsze ty, spokojnie! Ona teraz ma wszystko. Bardzo, bardzo ładnie, tak? Bardzo ładnie. Dziękuję. No nie wiem, co panowie powiecie o tym występie, ale uważam, że nawet nie musiała zaczynać śpiewać generalnie. Dla mnie było 9 przed występem. Aż ciężko było sobie z tego jakoś żartować, bo naprawdę było szacun. Ja mówiłem, że byłem 6 w Guitar Hero w Polsce. Już wiem, kto był 7. Bo się zarumienię. Dobrze, głosujmy, moi drodzy. 3, 4, Dziękuję. To dziękujemy bardzo. Ja sobie właśnie życie zepsułem, nie? Miałem dać jeden. Nie, Olaf, naprawdę... Ona raczej wygra. Ja bym nie szacował, że ona wygra, bo randki później będą mocne, a Olaf będzie musiał się wcielić. No, ja będę tragiczny. To był występ Żanety, a teraz poprosimy następną uczestniczkę. Jaki jest twój talent? Co będziesz robić? Ja będę pokazywać magię. Ważny jest magik czy różdżka? No, różdżka. Zapraszamy. Hej, dzisiaj pokażę wam magiczne sztuczki. I poprosiłabym któregoś z was. No, jak to którego? Ja już początek mi się nie podoba, jak to dla nas, kurde. Dobrze, to specjalnie dla ciebie poprosiłabym ciebie, Olaf, żebyś tutaj do mnie podszedł. Olaf, widać, jest lekko zdenerwowany. To jak widzisz, ja tutaj mam karty. Poproszę cię, żebyś wybrał teraz jedną, jakąkolwiek chcesz kartę. Co ostatnią? Już ostatniej nie można wziąć, kurde. No dobra, no mam. No dobra. Włóż ją, gdziekolwiek. A jeszcze w środek, tak? No, gdzie chcesz. Gdzie chcesz, ale połóż na górę. I ja teraz zrobię magiczną sztuczkę. Okej. Okay. I twoja karta, przez to, że ja nią tak wytrząsnęłam, okay, to ona też się wytrząsnęła. Jej nie ma. Przytrę wiary. Przepraszam. Proszę, czy to była szóstka? To była szóstka. Brawo. Magic. I to wszystko? Nie podobało mi się to, że nie mogłem zamienić za kartę na górze albo na dole. Ale się czepiasz, ale się czepiasz. Naprawdę bardzo się starałam, żeby się nauczyć tych sztuczek. Ale nie możesz grać na emocje. Zagrajmy w Fuck, Mary, Kill. Bez mnie, bo wiadomo, jakby było. To... Kill, czajnik. Dobra. Okej. No, Mary, Olaf i Fuck, ostry. No dobra, to idziemy. No to ostry. Jak jesteś tak zadowolony, zacznijmy sobie od twojej oceny. Nie. Ja chcę obiektywnie oceniać, pomimo tego, jakby coś wydarzyło tu. Ja nie wiem, czy ja nie zmienię zdania jednak. Moja ocena. No mi się na przykład występ magiczki sztuczki bardzo podobał. To ja zmieniam. Dzięki. I ostry, minus 4. No i Olaf. Ponieważ Fuck, Mary, Kill, no ja dostałem drugą najlepszą opcję, dlatego nie mogę dać ci 9, więc 8. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Co przygotowałaś? Co pokażesz tu chłopakom? Przygotowałam wiersz. Napisałam go specjalnie dla Olafa. Ale to napisałaś go dzisiaj, teraz tu, czy on już był przygotowany wcześniej? Tutaj, no zobaczyłam Olafa, no i tak mi natchnęło, że musiałam go napisać. Cześć, ja przygotowałam wiersz. Sama napisałaś wiersz, tak? Tak. Aha, czyli nie będziesz recytowała, tylko też jakby go stworzyłaś. Tak, stworzyłam go, jestem jego autorką. No, słucham. Okej, okay, no to... Dobra, prosimy o ciszę wszystkich. Pragnę ciebie, nie innego, całym sercem ciebie pragnę. Upragniony jesteś ty. W tych odmętach wyobraźni jesteś taki, a nie inny. Tutaj pusty, tam znów pełny, kochający, zbyt przeciętny. Mogłabym tak powymieniać, niepokoić tutaj cię. Lepiej więc jest czekać, a być może właśnie randka z tobą czeka właśnie mnie. Zobaczymy. Sigma, brawo! Zobaczymy. Troszkę szybko powiedziałeś ten wiersz, przez co nie do końca zrozumiałem jego sens, ale mniej więcej tam wyczytałem, że jesteś przeciętny, gdyby nie zrozumiałem, o co chodzi. Nie, właśnie niezbyt. O to chodzi. I że ostry jest fajny. Właśnie, o tak, dobrze. Jakby najlepszy skrzydłowy. Panowie, głosujemy. Ja zawsze, jak recytowałem wiersze w szkole, mówili mi, żebym się nigdzie nie spieszył, bo to nie pociąg. Uważam, że ty też byłaś bardzo szybka w tym, ale myślę, że to Olafowi akurat przeszkadzać nie będzie, bo z tego, co słyszałem, to on też jest szybki. Stąd też siódemeczka ode mnie. To ode mnie jest solidna czwóreczka. Olaf? Właśnie nie wiem, ile jest w tym prawdy, ile mówiliście, że bardziej woli ostrego, bo ja tego personalnie nie złapałem, aczkolwiek, ale ktoś tak się podłapał, ponieważ jestem niepewny co do tego, to dam 6. No dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Ale wiersz ładny. Wiersz naprawdę ładny. Moi drodzy, przed nami wylądowała kanapa, bo jest ona potrzebna następnej uczestniczce, której talent zobaczycie już za chwilę. Powiem ci szczerze, pisz za tą kanapę. Wiem, kto tu wejdzie i zazdroszczę ci, nie? Nie wiem, czy my będziemy musieli wyjść w trakcie, czy nie. Jaki jest twój talent tutaj? Ja będę rzucać. Daria, zapraszamy. Olaf, ja nie będę ukrywał, że wiem, że musisz... No nie, i od nowa musimy całe nagrywki, no. Cześć. Będę rzucać. 12 lat trenowałam jiu-jitsu, więc myślę, że... O!
Ale mi się wydaje, że w trzech byśmy się zmieścili na tej kanapie. Jordanku, ty zostajesz dzisiaj za stołem. Jakbyśmy mogli tylko prosić, żebyś go nie połamała. Dobra, ale musisz mi zaufać, okej? Okay? I musisz się wyluzować. Dobra, musisz... Złap mnie, dobra? No. Musisz mnie złapać? No. Łototo! Ale to na tym się powinno skończyć? Potem byłaby dźwignia, czy jakieś tam... Ja myślę, że jak go przerzucisz, powinniśmy jakiś dosiad zobaczyć. Ale niepotrzebne. A w jiu-jitsu co bardziej? Właśnie parter chyba, nie? Ja jestem bardzo dobra w parterze. Tak? Bardzo dobra, no. To daje 10. No to panowie, myślę, że ty jesteś zadowolony jak najbardziej z obecnego występu. Mi się bardzo podobało. Jordan, ocenka. Dobrze. Mnie przekonałaś, więc ja daję 9. Uważam, że było to fajne. Widać, że też jakby wymagało wprawy. Zabrakło mi takiej finalizacji troszkę, żeby gdzieś może jeszcze jakieś wykończenie. Złamać się dusić. Zostawiłam to po prostu na koniec. Okej. No to tego mi troszkę zabrakło. Chciałbym ci dać 8. 8. Szybko poszło. No ja właśnie głowię się, co ci dać, ponieważ zgubiłem aktualnie oceny moje. Widzisz, jak na niego działasz? Ale ode mnie masz 9. Tak jest. Bardzo. Brawo. Dzięki wielkie. Witamy, cześć. Witam, hej. Dzisiaj chciałabym zaprezentować, jak rapuje Eminema, Rapka, to najszybszy fragment. Znaczy chciałabym, ale czy to wyjdzie, to... Myślę, że może być różnie. Jak ty się tego nauczyłaś? Wzięłam telefon, puściłam sobie. Aha, po prostu. I rapowałam. No i wszystko. No szybko, szybko to zrobiłaś. Tak naprawdę tak szybko śpiewałaś, że mogłaś śpiewać cokolwiek, bo ja nie zrozumiałam ani jednego słowa. Sorry chłopaki, niestety, starałam się. Olaf też tak zawsze mówi z dziewczynami, no sorry, starałem się. Panowie, musimy zagłosować. 3, 2, 1. 7,7,7,6, czyli średnia ocen... 3,7 to jest git. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję również. Hej. Drodzy widzowie, wy widzicie teraz średnie ocen nad głowami dziewczyn, ale zupełnie szczerze to nie miało znaczenia, bo mimo wszystko Olaf będzie wybierał swoją partnerkę, także... No to jest urocze, ale oceny są do wyjścia. 3 dziewczyny możesz przepuścić do finału, z którymi pójdziesz potem na indywidualną randkę. Dziewczyna, która przychodzi numer 1, to jest Natasza. Dziewczyną, która odpada, będzie... Kto będzie? Kto będzie? Pytasz mnie, czy co? Karolina. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mogłam mu pokazać ten drugi talent. Myślę, że dzięki temu bym przeszła. Okej, no to przechodzi Daria i Żaneta. Wielki finał. Ja 3 szczęśliwe uczestniczki przeszły do finału i z każdą z nich będziesz miał indywidualną randkę. Czas na pierwszą randkę z Darią i będzie to masaż. Powodzenia, Olaf. Weź w tą kamerę, mój mordy. Olaf, jesteś gotowy? Jeżeli tak, to podskocz. On ma cudowną minę. Słuchaj, mamy tylko taki jeden malutki dodatek, że przez cały ten masaż musisz udawać gamera. Zacznijmy od tego, że użyjesz zbyt dużo, bardzo, bardzo dużo oliwki i zaczniesz jej rozsmarowywać po ciele. Zacznij z nią rozmawiać jakoś, kochany. Kurwa. O Jezus, nie mam tego mało! Więc zacznijmy od barków, bo ja kiedyś byłem półprofesjonalnym masażystą. Niestety postanowiłem zostać gamerem i ogólnie mam wiele wspomnień w życiu. Byłaś kiedyś na Złotych Piaskach? Tak. Nie mówisz chyba o tym w Bułgarii, nikt nie chodzi, nikogo nie obchodzi to za dupie. Chodzi mi o Złote Piaski w CS-ie. Piękne czasy to były, bo to był zeszły rok, to była połowa lata i zostałem 1/5, nie? I nie przez to, że mieliśmy eko. Tak szczerze, jako romantycznie powiada o tym CS-ie. Tylko zapominają masowo. No. Jestem w stanie trochę w to uwierzyć. A ja dalej mam tylko digla, ale to jeszcze nie koniec historii. Zmień grę. Powiedz, że to była jednak nudna rozgrywka i teraz mecz FIFA miałeś z***isty. A nie. Przepraszam, mi się gry pomyliły. Chodziło mi o FIFA. Pytaj, czy grała kiedyś w FIFA. Grałaś kiedyś w FIFA? Tak. I jak bardzo masz zniszczoną psychikę? Grałem w FIFA i gościu walnął mi jakąś tragiczną bramkę. Ja robię comeback, wygrywam 2-1, a potem pod koniec meczu odpisuję mu, że w tym samym momencie, jak wygrywam z nim mecz, odbywam stosunek seksualny z jego mamą. Piękne czasy ogólnie, jeśli chodzi o... Zacznij dotykać trochę bardziej po twarzy i po włosach. Uważaj, bo ten, nie chcę ci ten, bo ja pamiętam, jestem profesjonalnym masażystą. A powiedz mi, czym się zajmujesz, bo mówisz, że trenowałeś... Jakbyś tu mógł bardziej tu. Powiedz, że ucho jest mocnym punktem, zacznij masować jej płatki uszu. Uszy są najważniejszą jakby częścią ciała, jeśli chodzi o masaż. Uszy? Tak. Będziesz masował uszy? Tak, tak. No. No, olejku dałem tylko trochę. A teraz zbliż się do jej ucha i szepnij jej... I balbo.
Już się zamienimy. Tak, tak najbardziej. Dać ci teraz nos remolinki. Ale w końcu nie otwieraj oczu. Dobra. Bo chcę jej podać atrybut. Jaki kurwa atrybut? No i normalnie opisujesz. Jaki zamknięty oczy? Czekaj, wezmę sobie oliwkę. Nie, ale... Okej, czekaj, bo mi tu leci trochę tego. Kurwa, tak, dziewczyno. Dobra. Co, jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Lubisz być masowany? No, byłem parę razy. Zrobię ci masaż uszu. Co, fajne? Mhm. Mówisz, że przyjemne? Mhm. A co myślisz o moich dłoniach? Ja już nic nie wiem. Kończymy randkę! I to tyle? Nic żadnego... Kto mnie kurwa masował? Na pewno nie ja przy swoim. Nie było tego w planach! Ale był ci przyjemny? Nie narzekałeś, nie? Oj. Olaf, druga randka przed tobą. Teraz twoim zadaniem jest wychować chłopaka stay at home. Taki progresywny chłopak, który woli zostać w domu i żeby dziewczyna na niego zarabiała. Jaki jest twój ideał chłopaka? Taki, który jest czuły, empatyczny, troskliwy. Ta dziewczyna się wydaje taka inteligentna, nie? Ja, szczerze powiem, chciałbym, żeby być takim, nie nawet stay at home dad, tylko stay at home boyfriend. Ile ona zarabia, bo ważne, żeby ona potrafiła ciebie utrzymać, bo ty będziesz zajmował się domem. Powiem szczerze, że nie kręcą mnie tacy mężczyźni, ale kura domowa. Spokojnie, bo zobacz, ja na przykład bym prasował. Piorę, gotuję, sprzątam, pełen serwis. Piorę, gotuję, sprzątam. Tylko nie spawanie, fujka. Czegoś takiego nie chcę. Fujka, To nie, to takie trochę niemęskie. Okay. To może się jednak nauczysz jakiegoś spawania, złota rączka, coś. Nie, nie chcę. Ja właśnie lubię to, bo to jest taka nowoczesność, która bardzo mi się podoba. Ja na przykład zawsze jak będziesz szła do pracy, to ja na przykład będę ci robił kawę. Lubię siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. Będę się dziećmi zajmował, będę chodził z nimi do szkoły. Ja naprawdę będę świetnym tatą. Potrzebuję takiej nutki adrenaliny. Czym mógłbyś mnie zaskoczyć tutaj właśnie, takim nawet szampanem? Na pewno nie pójściem do pracy. Nigdy nie otwierałem szampana. Zrób to za mnie, ja nie umiem otwierać szampana. Ale naprawdę zaimponuje mi to. Nie chcesz mi zaimponować? Ja będę po prostu taka z ciebie dumna. Ja mogę się zająć wszystkim, mogę odkurzać, mogę zmywać. Czyli zostanę twoją bohaterką wtedy, tak? Jak otworzę tego szampana. Tak. O! Udało się, brawo! Dobrze, zaskocz mnie, może poczęstujesz mnie jakimś winogronkiem. Ojej, już ci daję. Powiedz, żeby to ona się nakarmiła. Nie, ja nie chcę. To ty mi daj. Ale czy to było my? Bo nie wiem, czy ja to chcę zjeść. Czyli coś z pedanta. Czy to nie było myte? Spróbuj, przełamiesz się. Am? Troszeczkę? Troszeczkę? O, grzeczny chłopczyk. Ciężko, ale myślę, że może sobie z sobą poradzę. I ja stworzę z ciebie takiego po prostu męskiego faceta. Naprawdę? Z werwą, z ikrą. I muszę iść do pracy wtedy? Nie, no możesz... Jest, to dobra, to mogę może być. Ja mogę tak. Ola, kolejna randka przed tobą i tym razem kolejne utrudnienie. Musisz być bardzo niezrozumiały. Zaczynasz zdanie mówiąc normalnie, później twoje słowa zaczynają tracić sens. No witam. Musimy zrobić nawet to całe na tych, ten. O Jezu. No to spróbujmy. Czekaj, w tej nogi musisz chabla, co? Nie mogę tam pozra. No nie ugrał tego! Ale brakuje nam trochę. Dawaj. Oj. Cawa. Uda się, może nam teraz... Tak blisko! Jaka jest sytuacja? Ale było tak, że przez chwilę ona chciała, przez chwilę ona chciała. Tak, tak. Ona chyba myślała, że gorzej, jak się tak ludzie właśnie nie dogadują, nie? O, Sawo, nie jestem wieża, nie jestem bardzo tego, rozsiadłem w salafora. lepiej nie będzie. Tak się musimy złapać. Tak. Ewidentnie go coś tam do niej pcha, nie? Trzymasz się? A ty się trzymasz? Zapytaj, czy jest rozciągnięta. Jesteś rozciągnięta? Tak. Bardzo dobrze. Tak. A mogę to sprawdzić? Tak. Chcesz sprawdzić? No chcę. Mogę to sprawdzić. No i do góry. To powinno być tak, że ją upuszcza na twarz. Co rano? No. Co rano? Zawsze. Wyobraźcie sobie, że jesteście z kimś na takie ręce i ktoś tak do was gada. No.
dobra. To niech on wymyśli, niech wymyśli za jakąś pozycję. Wymyśl jedną pozycję jogi. Dziękuję. Nie. Jeszcze mam taką jedną pozycję. Musisz podnieść lewą nogę, ale nie tą lewą. Podnosisz lewą rękę, wstajesz. Bez tych rąk? Bez tego mam wstać po prostu? W sumie, rozmowaj z sobą, a znaj farabada. Pamiętajcie, żeby pobrać darmową grę Top 11 z linku w opisie. Olaf, wielki finał. Przyszedł czas na decyzję. Musisz wybrać jedną szczęściarę, która będzie mogła z tobą pójść na randkę, ale będziesz musiał brutalnie odrzucić dwie z nich. Żaneta, wydaje mi się, że jest naprawdę cudowną dziewczyną. Spędziliśmy fajną randkę, ale wydaje mi się, że nie byłaby w stanie zaakceptować mojego alter ego. Które chciałbym rozwijać w przyszłości. I jeśli chodzi o Darię, bardzo mi się podobał masaż. Mam taki jeden mankament, że podczas masażu nie za bardzo wiem, kto było osobą masującą i dopóki nie zobaczę tego na kamerze, też nie jestem pewien. Natasza, świetna naprawdę lekcja jogi. Martwi mnie to, że z Nataszą mieliśmy super randkę, ale nie mogliśmy dojść do porozumienia, nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka. Jest to ciężki wybór, ale mimo wszystko jest to oczywiście wybór z takim małym haczykiem, który może się zmienić, ale moją dziewczyną, którą wybieram na randkę, jest Daria. Brawo! Moi drodzy, miłość rośnie wokół nas. Gdybyście wy chcieli iść z taką ładną dziewczyną na randkę lub z takim fajnym przystojniakiem, zapraszam was na czajnikpraca.pl jako influencer lub zgłoszenie do filmów. Subskrybujcie kanał. Następny film na ekranie za 3, 2, 1.